Natomiast jeśli chodzi o słowo, to już Artur o tym dzisiaj mówił, ale ja też to odebrałam. Jeśli jest tutaj ktoś na sali, kto ma problem z układem oddechowym, astma, dusznica, dychawica, tego typu problemy, niech ta osoba tutaj wyjdzie. Jeśli jest ktoś taki. Ktokolwiek ma problem z płucami. Z układem oddechowym, ma problem przy oddychaniu. Tak. Okej, to zaraz się pomodlimy. Druga osoba, czujesz taki ciężar tutaj, jakbyś miał kamienie, to jest objaw wrzodów żołądka. Czy ktoś ma wrzody żołądka, jakiś taki problem? Nie. I tak ktoś nie. I jeszcze trzecia sprawa, artretyzm i sztywność stawów. Szczególnie jeśli chodzi o lewy nadgarstek, promieniuje to w kierunku palców. Czy ewentualnie problemy z motorycznością, z sztywnością stawów, coś takiego ktoś doświadcza? Okej, dobra, to będziemy się modlić o to osoby. Również te osoby, które nas oglądają teraz, to jest ważne. Słuchajcie, kochani, którzy oglądacie nas. Jeżeli to was dotyczy, to też z tego korzystajcie teraz. Ja bym chciał, żebyś się modliła też o tych ludzi, dobrze? Którzy są. Więc poproszę, wyjdźcie te osoby tutaj, które tam się zgłaszały, żeby tu się modlić o te osoby. Tak. Kto jeszcze tam do modlitwy tutaj chce? Kto siedzi? Okej. Okay. Mateusz, jesteś na grze. Chodźcie, będziemy się modlić o nich. Tak? Będziemy racji na nich. Alleluja. O, Spirit, with Jesus, every praise, I can know, Lord. Tak? Olej. Mam. Bywa, że choroby stawów są związane z nieprzebaczeniem. Jest taka sytuacja, że ludzie chorują na stawy, jeśli mają nieprzebaczenie, jakiś żal do innych ludzi. Też tak bywa. Czasami wtedy trzeba związać demona najpierw i wyznać swój grzech. Dalsze osoby, módlcie się o te osoby. Wedle tego słowa wiedzy. Halleluja. Wedle słowa wiedzy. Kładźcie po prostu ręce. Nie? Masz olej? Masz też. Masz. Dobrze. Te osoby, które nas oglądają w tej chwili, przyjmujcie uzdrowienie do tych rzeczy, do których było słowo wiedzy. Płuca, stawy, wszystko to, co słyszeliście. Pomagajcie, dajcie jej krzesło, niech ona sobie usiądzie na tym krześle, tam pomagajcie, niech ktoś tam pomoże. Tutaj wy już się, niech ona sobie siedzi, a wy się módlcie o następne osoby. Połóż na niego ręce. Czy tam ona pierwsza jest. Tak, przejdźcie tutaj sobie z boku, tutaj ustańcie.
Ty też, Mariusz, tam ustań sobie z boku i oni się będą o was modlić tutaj z boku. Alleluja. Przejdźcie tam, żeby się modlić o tych ludzi jeszcze. Kto ma jeszcze jakiś przekaz z nieba? Olej? Już tutaj. Proroctwo? Kto ma proroctwo? O. Teraz rozeszli sobie to i będziesz tak, bo nic się nie stanie. Żeby dzisiaj olejem lać. Jakiś czas temu w jednym z więzień w Polsce rozpoczęło się takie przebudzenie. Tam pewna grupa ludzi, administracja to rozpoznała i zobaczyli, że realnie dzieją się cuda. Więc tym więźniom, którzy byli nawróceni, zaproponowano, że kilku z nich przeniosą na oddział specjalny. Oddział specjalny to był oddział, w którym było najciężej, byli ludzie psychicznie chorzy, zdemonizowani. I ta grupka więźniów systematycznie kupowała w sklepiku więziennym litry oleju. Litry oleju, taki Duch Święty prowadził. I wylewali olej. Oni litrami wylewali olej na ludzi. Ludzie byli uwalniani masowo od demonów tam w sztuce. Po prostu tam stworzył się kilkudziesięcioosobowy kościół. Jednego dnia było 40 chrztów naraz. 40 osób chrzcili naraz. W jednym z najcięższych więzień w Polsce. I oni właśnie byli pokierowani, oni kupowali litry oleju kujawskiego i wylewali na ludzi. W tych celach. Gdzie siedzieli mordercy, gwałciciele. Czy ktoś ma słowo prorocze? Objawienie.